Jak będziesz chciał pojeździć Adam, to weź na Discorda. A grasz dzisiaj w CS-a, bo mówiłem się z Krystianem. O, zajebiście poszło. Zaraz zrespią się wszyscy przede mną. No, widzę jednego. Pomysł, Budę! Buda z frytkami. O, się najeździłem. Zaczął się cofać, to trzeba mu bana wlepić. A nie, za to nie ma banów. Bany są tylko jak wciskasz hamulec i ktoś w ciebie wjedzie. Fajnie się gra, ale opony ma zjebane i to, że zacznie obracać samochód, to już nic nie zrobi z tym. Więc to jest takie, jak dla mnie, w chuj nierealistyczne. I to, że opona potrafi się przegrzać na jednym zakręcie. Z zimnej opony nagle ci się robi... nie wiem. Nie wiem, jakbyś po lawie jechał, opona się zachowuje. Fizyka opon trochę jak w starym F1. Tam nie wolno parkować. Brak konsystencji w uszkodzeniach w tej grze to coś niesamowitego. Typowe, publik, kurwa. Za dużo w Rensporta, teraz kurwa ciąć się zachciało. Chujowy ten wyścig był. Przez te uszkodzenia, w ogóle nikogo nie goniłem już. To za niewinność jestem zbanowany. Jak Eli. Na większości ligi. Myślę, że ta Ferrari będzie groźna. What the fuck? Teraz mogę mieć ze 120-130. Na Runhara! To on we mnie wjechał. Myślę, że jakbym spędził godzinę na Zolderze, to zrobiłbym środkowe 27 na pewno. Niskie 27 nie wiem, ale postarałbym się wtedy. Z bopem oczywiście przez godzinę, jakbym trenował. Czy jest tłuszczkę? Wiedziałem, żeby na lewo zjechać. Coś czym, że tak będzie.
Fajnie się bronił, czysto. Jebany, jak się broni! Zajebista walka z nim była. Tor jest fast. Cholera. O kurwa, 30 minut wyścig. Dobra, to z pitstopem jadę, co nie? O, drive, za co niby drive-thru? Lol? Przecież byłem w polu startowym i... Nie swoją startowałem. Dobra, wyjebane. To nie ma znaczenia, i tak wygram. A i tak jeszcze będę musiał zjechać do pitu. Jest nabiłem uszkodzeń? Szkoda, że nie mogę zobaczyć. Jeszcze pit stop robię w tym wyścigu, nie zapomnij Weki. Mam za mało paliwa. Zalałem na 20 minut wyścigu. Znaczy ja nie chciałem tego DTK-a, ale... Dostałem, co nie? Wyścig jest trochę za długi. Jak na publika. 15-20 minut to maksy powinny być. Pół godziny to jest za długi wyścig już na publiku. Przez zrobienie drive-thru to jest lepszy content niż Last to First. Bo muszę naprawdę mega dużo wycisnąć z samochodu wtedy. Gdyby sam pit stop był, wygrałbym. Ale DTK jeszcze nie pomógł. Sam DTK albo sam pit stop wystarczałoby. Drugi jestem, a już powinienem być przed nim dawno. Ja nie zmieniam opon. Dzięki, Aston. Nie, chłopiec ma sektor przewagi nade mną, to raczej już nie. Co za kurwa głąb w tym Lambo. Co za kurwa debil. Powinien zjechać na wewnętrzną. Czemu oni na zewnętrznej kurwa się trzymają i blokują? Idealnie paliwo wyliczone. Dobra. Tylko na pełnym gazie. Kubreknij do róż! O, pamiętacie już, jak w Nissanie ciężko było Last of Us to zrobić? No to teraz... Będzie śmiesznie.
McLaren jest dla ludzi bez rąk trochę, jak umie się już tym jeździć. To ma sens. Zjebałem. Jeszcze nie ogarniam hamulców w McLarenie. Poleciał! To już nagle wyzwania nie ma. Oj, rozjebałem goś. Dobra, chuj w to. Jak zrobiłem ten display panel? No po prostu odpaliłem w view settings dashboarda. Aha, no i wyjebał mnie. No ja uważam, że nawet spoko wyszedł ten Rensport. No to, ale to jest między Xboxem a PlayStation. Międzyplatformowo. Nie można ufać kunosom we wszystkim. Na przykład z tym, że Brabama wypuszczą. Akurat to jest GT2, na którą najbardziej się zapatrywałem. Na Brabama i na Mercedesa. Rozjebał się? O, widać, że nie wiedzą, jak się tu łajderzy. Kurwa, dziwnie jest przegrywać na prostych, Adam. No, Ford mnie na odejściu odjeżdżał. Aha, dzięki. No, niezły McLaren. Nieźle. Kurwa, pacną mnie na przekładce. Aha, nie wiem, niezłe to było. Kierunkowskaz polecam wrzucać, jak przypuszczasz. Niezły dive, kurwa, becie. Co, idziemy na inny tor? Ale start. Ja też mam dobry. Dobra, muszę ściąć pierwszy zakręt. Dobra, odbiłem się od kogoś. Ja zająłem zewnętrzną od razu i sobie objechałem ich.
Na Alonso trochę pojechałem. Myślę, dobra, że tutaj nas nie doceniacie. Obróciłem się. A może jednak? O, Aston wie. Jest zajął wewnętrzny. O kurwa, mi Hamiltona robi. Jedziemy w Ferrari czy McLarenie, żeby walczyć o tempo wyścigowe. Jedziemy GT2,5. Ma dodatnie kilogramy, Gos. No, nie sama dodatnie kilogramy. Kurwa pierdolona! Typowe. Aha. Rozjebał mnie. Zajebał mi w dupę w ostatnim zakręcie. Powinienem mu odjeżdżać, a on mnie wyprzedza. Śmieszne. Rozjebała Astona. Prawie. Aston był mądry przynajmniej i po prostu zjechał jak go pacnął, a nie próbował odbić. Nie no, straty tempa nie ma, ale nie mam już prędkości w ogóle na prostych. Aston mnie wyprzedza na krótkiej prostej. Brawo BMW, szaro-zielone. Co za idiota? Nie wiem, chujowy start, ale nie wiem, co to się odjebało. Dwóch już wyprzedziłem. No i rozjebali się, karambol. Ja w ACC bym chciał na przykład Fuji albo Hockenheimringa. O, puścił mnie. Byśmy odtworzyli słynną akcję z F1. Massa kontra Kubica. Teraz go nie będka. Ole, przejebałem się przez szykanę. Dobra, straciłem pozycję. Kurwa, jak to się ślizga. Dobra, no to jeszcze raz, atak do T1. Williams Esport tak zwany. Gorkę Williams Esport. Musiał z Adamosem pójść na łokcie, żeby go wyprzedzić. No właśnie. W zasadzie wyjebać go z zakrętu musiał, żeby go wyprzedzić. Nie był w stanie inaczej pokonać potężnego Adamos Nissana. Play. No Adamos Play też. Excellent.
To co, double overtake do T1? Łe, ale blisko miałem. Ja pierdolę. Dobra, maskrasza zrobiłem. Dobrze, Adam, tak trzymaj. Jedź dalej. Uważaj, że to nie twoja wina. Znaczy, jedź jakby to nie była twoja wina. Kurwa, ten Aston to chyba esportowiec jakiś, bo on co chwilę, kurwa, lewymi kołami po trawie jedzie w zakręcie. Ale się wyesporcił z zakrętu. Jedną pozycję więcej masz. O, chyba nie zacznę. Przestrzeliłem zakręt. Zaczniesz. 5 sekund. 4, 3, 2, 1. Jest! Przy okazji może komuś się paliwo skończy. Ale śmiesznie by było, co? No. Dobrze, dobrze zacząłeś. Jest! Stoi! Stoi ktoś! Do pitu wrócił! Ajajaj, karamba tego zawodnika! Dlatego się leje ekstra lapa. Skurwysynu! Jeszcze. Jeszcze track limit ktoś złapał. Dzięki. A teraz na ile będzie ban? Na tydzień? Dla ciebie? Jakbyś tak odłożył? 28 nie może być już. Bo miałem na tydzień, ale skróconą wersję. Aha. No, bo gościu odjebał też, co nie? Aha. Dostałbym na tydzień, gdyby to była tylko moja wina, ale on we mnie zajebał. Ciężko. Na zmianę blokuje przody i tyły. No Nissan lubi się blokować koło. Co mi mrugasz, kurwa, pajacu? Walka o pozycję. No spoko, czekam na zaproszenie. Jak chłopiec szybszy, to niech mnie wyprzedzi. Trochę sobie ściemnię monitor, bo mam już za jasno. Rezi mnie trochę. Jednak ale łety oddały wiem, liderowi. P1-2 na łetach jechało, P3 na slickach. Ale oni startowali jako P1-P2. Kasujemy. No to skończyłem tu, gdzie zacząłem. Śmieć, kurwa, pierdolony. Dobra, to sam zacznę. A ja to mam w ogóle zaczętego. Kurwa, to sobie macie. Czyli nie grasz? Bo jak coś, to mogę cię poprosić. Tylko, że wtedy jaka to dostanę. Chcę też płacić marne 50 tysięcy. Mogę, kurwa, nie poskakiwać jak dziwka na tych, kurwa, szykanie. Ja pierdolę. Ja pierdolę. No nie wiem, kurwa, przejeżdżam przez tą szykanę i dupa mi, kurwa, skacze do góry. Jebany, kurwa, zaczął okrążenie. Chuj. Dobra, dajesz siebie wszystko. Boże, jaki grzech. Czemu jakbyś, kurwa, dostawczakiem jadę? Wow, rozjebał się. Ja pierdolę, P1. No, pierwszy się wyjebał na ostatnim okrążeniu, które mógł skończyć wcześniej. Na szykanie się wypierdolił. Moim zdaniem nawet taki plot nie jest dużo lepszy. Tam się technicy cały czas po prostu się nie przydzielał. Znaczy inaczej, przydzielali teraz. Powinno być tak samo. Dlaczego tak nie zrobił? Co im wyszkodziło? No tak, bo oczywiście gracze nie mogą za dużo zarabiać. Ja wiem, że jesteś fanem tego, znaczy byłeś fanem jakby zamysłu tego biznesu, teraz o tym wspominałeś. Ale ja się w sumie spodziewałem, że to może być klops. I to nie ze względu na to, jaka była tematyka i tak dalej.
prostu jak Rockstar już nie wchodzi do tej tamtej gitary. Nie wiem, że update, czy też duży update. Jasne, jest to jest trochę rzeczy, co to robić. Wysyłasz techników, robisz jakieś misje, ale mała jest to, żeby robić misje. Dodali te zlecenia na radiowozy, ale musisz mieć radiowóz. Dodali zlecenia madrazu, ale musisz mieć ten mit. Nie wiem, czy coś jeszcze nie było. Ale to jest takie najważniejsze rzeczy. Oczywiście fajnie się patrzy na te animacje, jak wrzucasz gościa za kratki i sam ja na niego popatrzę. Jest to spoko akcja, jasne, ale chodzi głównie też o zapłatę, to jest dla mnie żal. Przecież ja nie mówię, że to musi być lepsze lekarze, ale 300 tysięcy to mniej więcej tyle, to my zarobimy na premii razem dwa z tych misji kontaktowych, które też chyba miały pusto. Dobra, zobaczmy, jak wygląda. Jak wygląda tutaj do dzisiaj trzeba aresztować. Czy czerwony cel. Omar Garcia, ja nie wiem, czy ja go robiłem. Czekam na ciebie, nie wiem, co ja mogę jeszcze. Może zrobię jakieś zlecenie policyjne na szybko. Dawno nie robiłem. Żeby tak nie stać w miejscu. Wyjebana akcja się tu stała, ale widziałem, jak BMW we mnie leciało. Co mi mrugasz, kurwa? BMW we mnie leciały i ciebie uderzyło. Co tu jest? Ale w sensie na tej mapce coś wysłałem? Karma. Karma Romeo! Chłop się wyjebał, mrugał mi całe okrążenie i się obrócił w 130R. Szybko, to było szybkie. Ja bym porządkowe robił po kolei. One są fajniejsze. Fun fact, GTA ma 11 lat, a są ludzie, którzy urodzili się w dniu, kiedy GTA wyszło i grają w nie. Na 100%. Wina gier. Kurde, nie mów jak TVP. Co? Wina rodziców. Nie, nie do was. A, wiadomo, no wina Godsa, proste. Kurwa. A, wina Godsa, już dobra. Nie ma co zrzucać. Nie ma co, kurwa, to nie jest wina gier, ani producentów, ani rodziców, to jest wina Godsa. O, 18. Nie, dobra. Chyba błąd popełnił. A, problem dla opresora.